Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w pierwszym odcinku nowej serii, czyli zagrajmy w Gothic 1 Mroczne Tajemnice. Nie wierzę, że to robię, ale no uważam, że ta seria powinna być na moim kanale, jeżeli faktycznie zajmujemy się modyfikacjami do Gothica. No i nie ukrywam, że raz grałam w Gothica Mroczne Tajemnice, jedyneczkę, ale nie skończyłam całej modyfikacji. Stanęłam mniej więcej na momencie, gdy jesteśmy w starej zalonej wieży Xardasa i potem przerwałam grę, bo miałam trudności z przejściem tego i uznałam, że wali mnie to. I co, moi drodzy? Ogólnie pewnie większość z was jest zdziwiona, skąd w ogóle Gothic 1 i dlaczego. Po pierwsze, no dawno nie było żadnej modyfikacji do Gothica 1. Po drugie, Gothic 1 podstawowy, który jest u mnie na kanale, jest dosyć przestarzały. Przynajmniej dla mnie. Moim zdaniem jest nagrany w totalnie złej jakości. Miałam wtedy najtańszy mikrofon za 20 zł. I do tego to były dosłownie, można powiedzieć, początki kanału. W sumie Gothic 1 jest pierwszą serią, którą udało mi się na tym kanale zakończyć. No i co, w ramach takiego odnowienia uznałam, że fajnie byłoby, jak już to właśnie zmodowanego jakiegoś Gothica 1 ograć. No, miałam na celowniku trzy mody w sumie, bo one poruszają tą fabułę jakby zwykłą i dodają coś od siebie. I to były Mroczne Tajemnice, edycja rozszerzona, Czas Zapłaty, z tego co mi się na pewno wydaje, bo nawet sprawdziłam, oraz Ludzie z Górniczej Doliny. I uznałam, że no, zaczniemy od Mrocznych Tajemnic, może kiedyś będą jeszcze pozostałe te mody, ale no, Mroczne Tajemnice to już jest seria na dłużej i miejmy nadzieję, że uda mi się ją zakończyć. Ogólnie właśnie jak zaczęłam grać, to bardzo mi się podobało Mroczne Tajemnice. Gramy, moi drodzy, z dubbingiem. Niektórzy z was, a raczej większość, pewnie sobie pomyślą, że o matko, znowu ten dubbing, który zrobili mężczyźni przed mutacją i tak dalej. Ale no cóż, ja w sumie go za to kocham, bo przynajmniej można się pośmiać. Ale no, na pewno jest też większy poziom trudności i tutaj od razu wam się przyznam, że gramy na łatwym. Bo nie mam zamiaru się tutaj męczyć, a gra jednak poziom ma jakiś taki troszeczkę większy. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrywa, że wszystko jest ok, a my tym razem zaczynamy nową grę. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Gothic Mroczne Tajemnice stoi przed nami otworem. O kurde. Jakby zobaczymy ten początkowy filmik, obejrzyjmy go może. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska. Toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali.
Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś. Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on miał wszystko odmienić. W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Verantu, skazuję tego więźnia na... Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza Kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się milcz! Dobra, zrzucajcie go! No! Witamy w kolonii! Dobrze, że umieliśmy dość pływać. Tego. Zostawcie go! A teraz precz! No już, wstawaj. Jesteśmy po chrzcie wody. Nazywam się Diego. Jestem... Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany stary obóz. Jasne. Jak dostanę się do starego obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Jasne. Oczywiście poszukamy czegoś. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w starym obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. W porządku. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w starym obozie. Jasne, rozdział pierwszy, oczywiście witamy w kolonii, ale rzeczywiście ja też witam bardzo serdecznie wszystkich i w ogóle witam kolonię karną. Ojej, jakby to było coś super, nie? To nie jest nic super. Coś mam małą czułość myszki. Czy teraz jest lepiej? Nie wiem. No cały czas tak samo. Introdukcja. Możemy to podnieść i przeczytać.
Oczywiście. Gothic Mroczne Tajemnice, tak, to jest chyba to. Lista ubytych bestii, to jest fajna sprawa. Wszystkie mamy wypisane tutaj. Potwory i tak dalej. List to raczej nie możemy otworzyć. Gothic Mroczne Tajemnice. Witaj, bezimienny skazańcze. Zostałeś osądzony za zbrodnie, których już nie pamiętasz albo o których wolałeś zapomnieć. Zesłano cię do kolonii karnej, gdzie twój los splótł się z wydarzeniami, które dopiero nastąpią. Być może odnajdziesz tu swoje przeznaczenie, być może już nic nie będzie takie jak kiedyś. Ale jedno jest pewne, mroczne tajemnice czekają na wybrańca, który zdoła je zgłębić i przeżyć. Wszelkie podobieństwa NPC-ków do osób z forum The Modders i Gol są oczywiście przypadkowe i niezamierzone. Żeby umilić ci pobyt w kolonii, zapraszamy na koncert In Extremo. Wszak wszyscy jesteśmy ludźmi. Miłego słuchania, de poziomkas. Oczywiście, to prawda, mamy koncert In Extremo w starym obozie i to jest zajebista sprawa. Ale tak, my potrzebujemy przede wszystkim jakiejś broni. Czego tu szukasz, włóczęgo? A co cię to obchodzi? Sporo, Bogomes kazał pilnować placu wymian przed takimi ciekawskimi szumowinami. Jak nie przymierzają, ty, mało ci przywitania Bulita? Chcesz znowu zarobić mordę? Znasz Bulita? To mój kumpel. Często razem witamy nowych. Miałeś szczęście, że napatoczył się Diego. Kim jesteś? Kimś, kto nie ma czasu na rozmowę z takim łachmytą. Zjeżdżaj stąd. No i póki masz jeszcze okazję, ujść życiem. Nie jestem łachmytą. Tak myślisz? Zrugniesz na minę fetorem miejskich lochów. Dla mnie jesteś łachmytą i gnojkiem, co zaraz ci udowodnię. No jasne, nie? Spróbuj tego jeszcze raz, pożałujesz. No, ale mu pokazałeś. Ta, super. No, tutaj już nie jest kolorowo, moi drodzy. Tak będzie non-stop. Teraz trzeba się wyleczyć, kurna, z tego. Albo się wczytać, nie? Nie no, wiecie, dialog to dialog. Okej, stanął sobie tam. Przypomniało mi się, że tutaj jest to dziadowskie zbieranie. Zardzewiały miecz, to jest coś dla nas. Bym powiedziała przydatnego. Sprawdźmy, że czegoś tutaj nie ma. Jest na przykład bimber. Normalnie na tym placu... Oho, jeszcze mi brakuje, żeby mnie bariera zabiła. Normalnie na tym placu nic nie ma. Jak ty masz na imię? Cześć. Nie widzisz, że jestem zajęty? Idź po nerwie kogoś innego. Dobra, no nie będę z nim rozmawiać, bo dostanę drugi w pierdziel. Nie, bariero, zostaw mnie. Okej, okay, mam nadzieję, że mi się nie dostanie. Aha, mam bryłkę rudy jedną. Niewiarygodne. Dobra, super, nie? Szkoda, że nie mam żyćka w ogóle. No i jak sami słyszycie, dubbing jest prześwietny. Szukasz kłop... Nie, no bez przesady, już nie będę się z nim kłócić, nie? Dobra, możemy się przejść tu na górę. Wow, shit. Nie wiem, czy tutaj coś znajdę, ale lepiej jest się przejść. I zobaczyć. Trochę się tutaj ciężko chodzi. No nie wejdę tędy, no co wy. Z tym gościem, który się nazywa... Jak ty się nazywasz? Otis? Czy jak ci tam? Czy Ori? Ori. Z nim nie mamy za bardzo co rozmawiać. O nie, nie mam życia. A tam jest typ, który mi nie da żyć, więc pozwólcie, że przejdziemy tędy. Odpaliłam sobie grę i się przeszłam kawałeczek. Dobra, wiecie co? Musimy sobie poekspić trochę. Halo, mogę to zebrać? Aha, mogę, dobrze. Tu jest jedna jagoda jakimś prawem. Słyszę tu jeszcze gdzieś chrząszcze, no halo. A tu jesteś.
No, ale trafię? Trafię. Dobra, mamy to zebrane. Już mi nic tutaj nie skwierczy. Raczej nie. Mamy mieszek, który jest wypchany 25 bryłkami. Mamy też mięso chrząszcza. Pozwólcie, że ja je zjem. Jagódkę też zjemy. No i liczmy na to, że nie zostaniemy zabici. Przez tamtego typa. Szkoda, że mi się świecą normalnie ci przeciwnicy, którzy zostali już dawno pokonani. Nie, nie zjeżdżaj. Proszę cię, nie zjeżdżaj mi tam. Ale widzę, że to... Nie zjada... Błagam, tylko ze mną nie gadaj chwilowo jeszcze, dobra? Bo będziemy mieli przerąbane za chwilę. Mam jedną strzałę, świetnie. Dobra, otworzymy, nie? Piwko, super, monetki, które są bez sensu, strzały, pochodnie, wytrych. Okej, super. Normalnie drop życia. Ty mi typie daj spokój, dobra? Ja tylko tutaj przechodzę... Nóż strażnika, dobrze. Ja tylko tutaj przechodzę, tu jest kilof, no super. Niepotrzebny mi w ogóle. Oczywiście ja zagadam do tego gościa, tylko wolę mieć full HP, nie? Bo ja coś czuję, że z tymi moimi umiejętnościami walki to my gówno zrobimy. Okej, tu jest też jakaś broń. I chodzi tutaj też kratoszczur. Tutaj też jest zardzewiały miecz, to już mamy identyczny. Prawda? Tak. No nóż strażnika jest teoretycznie lepszy, ale praktycznie to wcale nie. Cześć, kretoszczurze. Na szczęście w miarę łatwo z tobą poszło. To tylko jeden pojedynczy kretoszczur. I kolejny skórzany mieszek. Coś jeszcze tu jest? A? Ryżówka. Super. Trochę mi zbędne jest takie coś na razie. Okej. Musimy też wejść na górę oczywiście, ale cały czas ten typ jeszcze... Powinniśmy go odhaczyć, że tak powiem. Tu mogę wejść w teorii. W praktyce nie wiem po co i się tutaj zacięłam do tego wszystkiego. Siup. Nie wiem, czy gość by mi tutaj wszedł. Dobra, no mam z nim do pogadania. Od razu może sobie broń wyciągnę. Albo go wiecie co? Dobra, bo on potem będzie nie miał HP w ogóle, nie? To było chyba mądre. Mam nadzieję, że go nie zbagowałam i że gra nie zrobi mi psikusa i mu nie odda HP. Pogadamy z nim. Za chwilkę i zobaczymy. No... Gościu, wstajesz? Pożałujesz tego! No dobra, powiedz... Co? O czym ty mówisz? Te sukinsyny. Ci bandyci hędożeni. Porwali ją. Ty! Wyglądasz jak oni. Gin, sukinsynie. Ała, no gro! I dlaczego jej tak dostałam? Dobra, no typa trzeba zabić. I tak mi się oberwało, holenderno. Dobra, bo jeszcze jeden mieszek. 50 bryłek. O cholera jasna. Dobra, zjem surowe mięso. Dobrze. Lecimy więc dalej. Czy mi się coś skraszowało? Chciałam grę zapisać. Aha, musiałam enterem. Dobra. Rosji leży plackiem, to niech sobie tak leży, a my idziemy teraz na górę. Czyli konkretnie mówiąc tutaj. Tutaj powinna być chyba skrzyneczka, dokładnie, nie myliłam się.
Piwko, znowu monety i trochę strzał. Dobrze, tutaj jakieś towary, a konkretniej kilof i pochodnia i coś jeszcze? Chyba nie. I tutaj pamiętam, że w jednym miejscu jest coś ciekawego i to jest chyba tutaj, chyba że to zostało już usunięte. Ej, wywalili to. Tutaj była taka dziwna ala kostka Rubika czy coś takiego. A widzę, że teraz tego nie ma. O nie. Dobrze, ale my wchodzimy teraz wyżej, bo można. Nie wiem tylko, czy mnie tutaj coś nie... nie dziobnie za chwilę. Zobaczymy. Właśnie tak mi się kojarzyło, że tu są ścierwojady. Oh shit. Troszkę niefortunnie. Oh shit. O matko. Dobra, na szczęście mi się udało. Nie zrobił mi krzywdy. No a my wchodzimy sobie teraz tutaj. Czy tu jeszcze coś żyje? Tak, są kretoszczurki normalnie. Ogólnie z tego co kojarzę, to tutaj nie ma nic w ogóle w gotiku jedynce podstawowym. Wiecie co? Wyciągniemy sobie pojedynczo te kretoszczury. No tak, w sumie jeden przyjdzie. Widzę eliksir. Żyćka dla nas. Może się przydać w przyszłości. Nie wiem, czy to nie są, wiecie co, zwykłe kretoszczury też tak w ogóle przy okazji. Chodź. A nie, to młody kretoszczur. Dobra. Okej. Mamy pobitą paskudę. Kurde, muszę się nauczyć z powrotem tego sterowania, no. To jest tragiczne, nie? Ale z jednej strony, znaczy się... tragiczne jest to odkrywać, grając w Gothica po raz pierwszy w ogóle, bo... no, gra o niczym takim nie informuje, nie? I to jest totalny... o nie, to ten goblin. Nienawidzę go, nie? Chodź tu, paskudo. Ci wpierdzielę. A, super, nie robię ci nic. A, dobra. Musimy się wczytać. 34. Gdzie się zapisałam? Zanim poszarżowałam na goblinska. Na dziadowskiego goblina. Dobra, żyj sobie. Ale do czasu, typie. Tak, to jest chujowe. Nie mogę go zabić na razie. Dobrze. Przynajmniej mamy jakieś jedzonko. I co? I czy tutaj jakieś jeszcze dziubdziuby? Coś takiego? Nie, już nic takiego nie widzę. Chyba też pozbieraliśmy wszystko. Tutaj natomiast mamy dwie postaci. Jest Popo. Co tutaj robisz? Odpoczywam, daj mi spokój. Okej. Okay. Spoko, Popo. O, tutaj jest ten magazyn tych... wszystkich... eliksirów. I tutaj jest pan stary pustelnik. Kim jesteś? Kimś, kto sobie wysoko ceni ciszę i samotność. A ty jesteś kimś, kto ten ład zakłóca. Wybacz, dziadku, ale zaintrygowało mnie, że mieszkasz tu sam, na takim odludziu. No przecież Popo tu mieszka. Nikt mnie tak jeszcze nie nazwa. No dobra, skoro już tutaj przyszedłeś, to może na coś się przydasz. A więc byłem kiedyś alchemikiem. I jak widzisz, wciąż param się tym zajęciem. Mogę zdradzić ci kilka interesujących właściwości niektórych roślin, jeżeli przyniesiesz mi kilka ziół. Nie ma sprawy. A jakie rośliny mam zerwać? Na początek niech będą orkowe ziele, krucze ziele i czarne ziele. Wystarczy po jednej sztuce. Tutaj na płaskowyżu raczej ich nie znajdziesz. Krucze ziele lubi mrok i wilgoć, więc szukaj w takich miejscach. Pozostałe znajdziesz na powierzchni. Wrócę, jak tylko znajdę wszystkie. Możesz być tego pewien. Jasne. Chyba nie możemy nic na razie z nim więcej porozmawiać, natomiast możemy go okraść z wszystkiego, co ma. Żądło krwiopijcy, to mnie akurat nie interesuje, no nie? Najbardziej te eliksiry są interesujące.
Chociaż, no, wiecie. No i się zaczyna. Niemożność zbierania. Mogę tu wskoczyć? Nie, tylko mi się nie baguje. Co ja robię z tą skrzynią? Ale mogę się odczepić od tego. Jezu, dziękuję. A tutaj co leżało? Skóra wilka. Wygląda jak cieniostwora. Troszkę chociaż. Oj, tutaj mamy chyba napoje prędkości, coś mi się wydaje. Przynajmniej ten jeden był napojem prędkości. Siup. Mogę to pozbierać? Dziękuję bardzo. Super, zaraz jeszcze spróbujemy przeczytać sobie pulpit, tylko najpierw... No, zaznaczało mi to, no. Dobra, mam piwo. Widzę, że ja mogę skrzynkę otworzyć normalnie. Piwo korzenne. Dobra, za chwilę. Tutaj pulpit. Mogę go przeczytać? Nie, bezimienny, tylko przewraca kartki. No cóż, przykro mi. A czy ciebie mogę otworzyć? Jezu, i właśnie mi się przypomniało, co jest w najgorsze w tym miejscu, że tutaj po prostu trzeba zapisywać kody na kartkach. Bo są tak zrąbane, że to jest żart. Myślę, że będę wam dodawała kody do skrzynek. Bo to jest naprawdę chore. Dobra. Prawo, prawo. Fakt, no i właśnie. Mieliśmy też tylko jeden wytrych. Prawo, prawo. Dobra, musimy się wczytać. W ogóle czy ja mogę robić F5 w tej grze? O kurde, mogę F5 robić. Niemożliwe. Prawo, prawo, lewo, lewo. Fak. No niestety, ale przynajmniej będziecie mieli kodziki potem. To naprawdę, tutaj są najgorsze skrzynie, jakie istnieją, nie? Prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Prawo. Jeszcze na jednym wytrychu powodzenia. Oprócz tego, że kody są długie, to dosyć skomplikowane często. Prawo, prawo, lewo, 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 prawo. Okej. O matko, ile tu jest rzeczy. Esencje jakieś. Eliksiry. W ogóle co to jest? To jest niemożliwe. I teraz tak, żebym się upewniła. To są mikstury prędkości, prawda? Tak, lekki sprint na minutkę dosłownie. Ale fajnie, będzie to przydatne. I teraz pytanie, czy my możemy... O Jezu, to jest ten głupi system smażenia mięsa. Okej, chyba usmażyłam wszystkie kawałki, które miałam. No i co? Lecimy w takim razie, może jeszcze dzisiaj uda nam się dotrzeć do starego obozu. Ogólnie z tego, co patrzyłam na spajnie, to wychodzi, że Mroczna Tajemnica to jest mod na 100 godzin, ale wydaje mi się, że tyle raczej nam nie wyjdzie. Chociaż kurna, kto wie. Dobrze. Czy działa nasz bug ze schodzeniem? Jeżeli działa, to jest super. Jasne, że działa. To fajnie. Bo to jest bardzo przydatne. Znaczy wiadomo, czasami są sytuacje, kiedy jednak nie działa i to jest już wtedy ból, ale jednak częściej działa. Okej, czy coś tutaj leży zawsze? Chyba nie. Ogólnie teraz też nic tutaj nie leży. Przez chwilę myślałam, że to jest szkielet, ale to tylko ścierwojad. Spokojnie, nie panikujmy od razu. I koło tego ścierwojada coś leży, ale zanim do niego podejdę, to jeszcze mamy do zebrania jagódkę. Nawet dwie. I stary miecz. Czy stary miecz nie jest lepszy? To istotne. Nie, jest gorszy od zardzewiałego, niestety. Cześć, panie ścierwojadzie. Dobra, to było w miarę proste i szybkie i sprawne. Super. Tutaj sporo strzał. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, jak będziemy rozwijać postać. Pewnie pójdziemy pod siłę normalnie. Normalnie, zwykłego wojownika coś czuję zrobimy. I zastanawiałam się, czy nie zagrać sobie jako do starego obozu. Ale prawda jest taka, że ostatnio... Chociaż nie, ostatnio jak grałam, to dołączaliśmy do obozu Bractwa. A chodzi o to, że do starego obozu... O, jaki piękny stary obóz. Tam na górze, jak ładnie widać ten...
te ruiny. Tutaj chyba gdzieś powinny być jakieś ziółka, albo mi się tylko to śniło gdzieś. Ale tak, o co chodzi? Chodzi o to, że w modyfikacji tej można zostać magnatem, czyli można awansować... O, mamy orkowe ziele, fajnie. Można awansować na wyższy poziom, tak? Bo normalnie, jak dołączamy do starego obozu, to można tylko zostać... jakby strażnikiem, mieć tą zbroję najcięższą tego strażnika. A tutaj można też zostać właśnie magnatem, czyli mamy jeszcze mocniejszą wtedy zbroję. Tutaj jest... Hej, chłopcze! Jeśli chcesz przejść, będziesz musiał zapłacić 10 bryłek. Kapujesz? Okej. Okay. Dobra, masz. Proszę, oto 10 bryłek. Jaka szkoda. Zapłaciłeś? Możesz przejść. Właśnie, zanim się rozmyślę. Okej. Okay. No dobrze, niech będzie. To tylko 10 bryłek, my i tak mamy bryłek całkiem dużo. 68, a będziemy mieli ich jeszcze więcej. Tam jest zagajnik ze ścierwojadami. Tutaj też są ścierwojady. Okej, okay. Jedną roślinkę dla alchemika już mamy, tak w ogóle. A tutaj mamy panów, z którym możemy porozmawiać. Jest Drax i oczywiście Radford. To się już więcej nie... Hej ty! Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Okej. Okay. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Jasne. Mm-hmm. Opowiedz mi jeszcze o kolonii. Jeżeli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa z wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem nie wódź się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami. Niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Często kręcą się tam orkowie albo jeszcze gorsze potwory. Na twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia, zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada. Nie wchodź do lasu. No jasne. Mhm. Gdzie mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Tak, wiadomo, Graham. Może uda ci się gwiznąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedną dla mnie. Jeśli uda mi się zdobyć je bez płacenia, wezmę ile tylko dam radę udźwignąć. Równy z ciebie gość. Powinieneś pomyśleć o dołączeniu do nowego obozu. Gdybyś kiedyś tam trafił, popytaj o Laresa. To on zajmuje się nowymi. Na pewno znajdzie dla ciebie jakieś zajęcie. Mhm. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idąc dalej tą samą ścieżką, na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas w nowym obozie. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordra. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Jasne, jasne. Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść. No i nie trudno je zabić, jeśli wie się jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla Draxa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary kilo. Będę o tym pamiętał. Super. Drax? Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. Dobrze, Hagridzie. Słyszycie ten dubbing? To jest Hagrid z Harry'ego Pottera. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Ogólnie to jest dubbing z podstawki. Ścierwojady
Tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada, zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. Tak, mamy umiejętności. Dużo żądasz za swoje usługi. Być może, ale wiedza, którą mogę ci przekazać, pozwoli ci szybko odzyskać zainwestowaną kwotę. Wszystkie zwierzęta, które zabijesz, nie wiedząc jak je oprawić, po prostu zgniją. A to najzwyklejsze marnotrawstwo. Za ich skórę mógłbyś zarobić sporo pieniędzy. Na twoim miejscu spróbowałbym możliwie szybko posiąść te umiejętności. Oczywiście, my mamy teraz 50 bryłek, więc moglibyśmy się nauczyć usuwania pazurów albo kłów. I nie byłoby to głupie, ale poczekajmy z tym jeszcze. Szczególnie, że nie mamy nawet poziomu jeszcze, więc przed nami walka ze ścierwojadami, żeby ten poziom otrzymać. Tutaj pamiętam, raczej widziałam, że był ścierwojad, więc zajmijmy się nim od razu. No i super, kolejny poziom. W teorii moglibyśmy się teraz czegoś nauczyć, ale poczekajmy z tym. Nie, moje ścierwojady, Holender. Dlaczego? Dlaczego one was zaatakowały tak po prostu? Jeszcze młode, no. Mój exp. Fuck. Cholera. Wyłajzy wy. Dobra, tam nic nie znajdę. No przecież zebrałam z ciebie. Wkurzamy to, że one się podświetlają, nie? No dobrze, przed nami był jeszcze jeden ścierwojad, dokładnie. Szkoda, że mi sksuli expa, no, ale bywa. No cóż, droga do starego obozu, jak widzicie, jest tutaj bardzo doposażona. Bym powiedziała. No bo spotkaliśmy już tyle ludzi. W ogóle tutaj dziwię się, że strażników nie ma. Normalnie tutaj są. Dawaj, ścierwojadzie. No dawaj. No, dziękuję bardzo. O, tam jest dzik. Dziki dzik w lesie. To ja nie chcę tam iść. A, to jest stare cholerstwo. No bij tego ścierwo... Cholera. Trzeba się nauczyć lepszej walki bronią, bo zginiemy w takim tempie. Miód pitny. Co? Tak, wart jest swojej ceny. To my mięsko zjemy. Żeby nie przesadzać. Chodź tu, paskudo. Dobra, nie chcę tam podchodzić za bardzo do tego lasu. Wolę, żeby on do mnie przyszedł. No cholero. Okej, okay, oberwało mi się mniej, ale i tak na razie bijemy jak leszcz, więc trzeba zainwestować pieniądze i punkty w to, żeby lepiej walczyć bronią jednoręczną. A niekoniecznie, wiecie, w inne rzeczy. Tak, tam mamy kretoszczury, jeszcze do nich dojdziemy na spokojnie, na razie je zostawię w spokoju. Chociaż moglibyśmy pozbierać piekielników już dla Snafa. Ale no niestety ja nie pamiętam, ile tych piekielników miało być i takie tam sprawy bez sensu. No dobrze, tam na razie nie pójdziemy. Chociaż w tym chyba miejscu nie ma piekielników, bo piekielniki są bardziej po drugiej stronie. Ale to moglibyśmy się i tak tutaj przejść tak naprawdę i powybijać to dziadostwo. Widzieliście to, jak kretoszczur prawie wlazł pod ziemię? Super po prostu, nie? Tam coś leży w środku, albo mi się wydaje. No chodź.
Chodź jeszcze, chodź, chodź. Aleś ty... O nie, twój kumpel przyszedł. Tylko mnie nie gryź. Dobra, na szczęście krytoszczury są troszeczkę zbagowane. Jest to w miarę... Oła, jak ty gryziesz! Jezus! Ugryzł mnie jeszcze gorzej niż ten cieniostwór. Znaczy, Boże! Tak, cieniostwór! Ścierwojad! Co ja mówię w ogóle? Czy ja już jestem jakaś pijana? Kurde, jest środek tygodnia! Tutaj leży jakieś ciało? Martwy nowicjusz! Amulet Fao! Stalowy język miał. Uż, ty, będzie mieli lepszą broń. Fajnie. Tak, to też jest dodane ciało. Normalnie go tutaj nie ma. Dobra, te kryptoszczury są ogarnięte. Moglibyśmy się przejść jeszcze tutaj. Ale czy to ma sens? Dobra, tego nie będę piła na razie, bo mamy życia dosyć dużo. Wystarczy tak naprawdę jeden kawałek mięsa i jesteśmy w domu. No nie wiem, myślę, że sobie zakończymy przed starym obozem. No, Bezi, prawie się udało bez straty HP, no. Już czułam to, że się uda, nie? A tutaj Klopson. Dobrze, czy tutaj mnie coś zabije w tym obozowisku? Nie wygląda, jakby coś miało mi zrobić krzywdę. Aha, krwiopijce. No nie wiem, jak ja sobie radzę z taką krwiopijcą. Na razie może nie będę sprawdzać. Okej, tutaj ktoś siedzi. Super. Kolejne miejsce do odwiedzenia. Tutaj siedzi Cairo, z którym nie mogę rozmawiać. A dostanę w mordę? Nie wiem, prawo, prawo. Wiecie co, moment. Było prawo, prawo, lewo, prawo. Super. Sporo jedzonka i wszystkiego. Jeszcze jeden wytrych. Jak dobrze. W ogóle dziwię się, że ja umiem otwierać skrzynki. Czy ja powinnam to umieć? Tutaj coś leży przede mną. Nalewka jabłkowa. Okej. Okay. Lewo. Fuck. Lewo, prawo, prawo. To jest ten zapis? Nie wiem. Lewo, prawo było. Lewo, prawo, prawo, lewo. Okej. Okay. Wytryszki. Trochę strzał, pochodni i takich bzdur. Ale te bzdury mogą nam kiedyś uratować życie. Moi drodzy, myślę, że zakończymy sobie za chwilę odcinek. I to byłoby na tyle na ten pierwszy materiał, i tak dosyć długi. Spróbuję jeszcze te krwiopijce tutaj zabić. To by nam potem ułatwiło życie, czy ich nie było trzy? Sama nie wiem. Oh fuck my life, dobra. Krwiopijca jest nie do zabicia. Gdzie ja nie zrobiłam zapisu? 53. Chyba tutaj zrobiłam. Okej, okay, dobra. Moi drodzy, wracamy pod stary obóz. Tutaj mamy ogarnięte już wszystko. Wracamy pod stary obóz i tam sobie zakończymy. O, krucze ziele przy okazji. Czyli mamy orkowe i krucze. Jeszcze zostało nam czarne. No nie wiem, gdzie znajdziemy czarne ziele, ale może się gdzieś uda. Tak czy inaczej, moi drodzy, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego pierwszego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. I że odzew będzie całkiem jakiś tam w miarę przyjemny, przyzwoity i w ogóle. No i co? I myślę, że to byłoby na tyle. W kolejnym rozejrzymy się po starym obozie. Prawdopodobnie będziemy rozmawiać ze standardowymi osobami, wiecie, te zaufania i te sprawy. Więc no cóż, jeżeli odcinek wam się podobał, to zachęcam do łapki w górę i do jakiegoś miłego komentarza. Więc no... Ja lecę montować dla was ten film. Jeżeli wam się podoba to, co robię, to również suba z dzwonem, żebyście otrzymywali nowe powiadomienia. No i co? Montowańsko,
I no, zobaczycie ten odcinek jutro, ja go montuję, wiadomo, dzień wcześniej. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!